Rafał Łazarek, witamy Cię serdecznie. Witam serdecznie również. Kolejna gromda znów z Twoją obecnością, to chyba dobrze się zapowiada, bo tak jak wspomnienia z tych poprzednich Twoich występów, to trzeba powiedzieć, że nudy nie było, to nic nie powiedzieć. Wiem o tym, ludziom to się podobało, ludzie lubią chaos, ja im daję to, co chcą, dlatego tu jestem. Powiedz, dzisiaj tak jak byłeś podpytywany o to, rozmawiane, tutaj było o tym, co może być Twoim atutem, a co może gdzieś tam być tą gorszą stroną, jeśli chodzi o Twój występ. O kondycji mówiłeś, rzeczywiście trochę boisz się o tą swoją kondycję? No bo się boję, bo wiem, że mój kolega jest, to robi, to jest jego zawód. Ja jestem z doskoku i no ogólnie myślę, że jego atutem będzie jego wytrzymałość. Więc trzeba go jakoś zaskoczyć i zakończyć to szybko. No właśnie. I rozumiem, że gdzieś tam też, jeśli już myślałeś o tych przygotowaniach, to zresztą było widać w Twoich social mediach, to gdzieś te przygotowania pod takim właśnie kątem mniej więcej przebiegały. No tak, dokładnie. Nie wiadomo, próbowałem zwiększyć tą wydolność, czyli biegałem, no, próbowałem poprawić się, próbowałem też trochę na masie, ale na masa jednak poszła w dół niż w górę. I no, zobaczymy, wszystko okaże się jutro. Słuchaj, Tomek znany z tego brudnego boksu, ty akurat też pokazałeś ten brudny boks. Ciosy na korpus będą tutaj kluczowe? Myślę, że będę tworzył wszystko, co się da. No, myślę, że damy dobrą bitkę i będzie dużo chaosu i dużo krwi pewnie. Zastanawiałem się, czy to jest dobry pomysł, żebyś tak szybko startował, bo ta twarz była twoja wręcz zdeformowana. Wiem, że jesteś wojownikiem, tylko zastanawiałem się, czy nie lepiej byłoby troszeczkę odpocząć, ale rozumiem, że w gorącej wodzie kąpany jesteś. Wojownicy nie boją się ran, ja się nie boję, przykleję sobie 3 plasterki i szybko wyzdrowiałem. No właśnie, pamiętam te 3 plasterki, w ogóle zastanawianie się, czy w ogóle jechać gdzieś na kontrolę. Jeśli to nie tajemnica, pojechałeś? No ogólnie, gdyby nie moi znajomi i dziewczyna, to tak naprawdę nie chciałem jechać, ale dobrze, że pojechałem, bo jak zaszła adrenalina, to w szpitalu obudziłem się z wielkim bólem głowy, wstałem z agresu do pielęgniarek, prosząc o lek przeciwbólowy. Musiałem dopiero po 2 butelkach dożylnie, uspokoiło się wszystko, nie? Ale ból był okropny. Nie? No właśnie, tak wracając jeszcze pamięcią do tych swoich występów, ty jak teraz wracasz do tego, co tam się wtedy wydarzyło, to tak przede wszystkim gdzieś tam, co wspominasz z tych swoich występów? Szczególnie z tej ostatniej walki, która była niesamowita. Co wspominam? No nie wiem, wspominam, jakbym bił się pod klubem, nie? Czyli solówka, tak to wspominam. Nie? Słuchaj, Tomek Gromadzki, jestem niby bardziej uznanym bokserem, natomiast on Cię wyboksowywać nie będzie. Tu będzie walka od razu na pół dystans, bo i Ty to lubisz, i on to lubi. Dlatego myślę, że ta walka będzie bardzo ciekawa, czyli będzie dużo, dużo chaosu, dużo bitki. No i pokażemy bardzo brutalne pewnie boksy. Obaj wtedy stoczyliście bardzo długie pojedynki na tej gali, tak? Także można spodziewać się, że ta piąta runda będzie i ona potrwa trochę. No też się to spodziewam, zobaczymy, jak to wyjdzie. Moim celem będzie go znokautować, a zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Nie? No właśnie, Gromda, jakbyś tak teraz z perspektywy na to popatrzył, to chyba dobry ruch, decyzja dobra, że tutaj się znalazłeś. Dla Ciebie to miejsce, no nie wiem, czy wymarzone, ale na pewno bardzo spełniające Twoje oczekiwania, jeśli chodzi o rywalizację. No, oczywiście tak, bo w boksie się nie spełniłem, Gromda otworzyła mi drzwi, że mogę znowu liznąć tego charakteru sportowego, czyli znów trenować, znów uciec od złych rzeczy i spróbować, może coś tu się z tego jeszcze wyrzeźbi, nie? Powiedz mi, tam gdzieś na sali z Michałem Leśniakiem, z Piotrkiem Wilczewskim, coś się poruszałeś tym razem? No akurat w tym momencie nie było takiej okazji. Ale wcześniej, do wcześniejszej Gromdy, tak? Tak to było? Wcześniejszej Gromdy byłem u Leśniaka, w Wybrzychu, trenowaliśmy, biegaliśmy, sparowałem ze znanymi bokserami. Wiadomo, dało mi to dużo doświadczenia i, no, i pewnie na pewno pomogło w walce na Gromdzie. Mówisz, że w boksie byłeś niespełniony, ale powiedz coś więcej o tym boksie, o tej karierze. Nie chciałbym na ten temat nic mówić. Ale w takim razie wracamy do tych gołych pięści w tym momencie. Tutaj już to spełnienie jest większe. Właśnie, tak jak teraz na to wszystko patrzysz i ten ring, już miałeś okazję go trochę poznać i te warunki, które są, długość rund, no wszystko, co tam jest, to, że się walczy do końca, nie ma sędziów. Jak ty to wszystko oceniasz, jak te zasady obowiązujące w Gromdzie według ciebie dobre, złe? Dla mnie Gromda się spełnia. Ja ogólnie czuję, że jestem w swoim miejscu, w swoim żywiole i nawet sami jak widzicie, co byłem ostatnio bardzo obity, zniszczony, a jestem znów, czyli nie boję się wyzwań, jeśli chodzi o Gromdę. I ring jak oceniasz? Ring w ogóle co, mały i bardzo malutki. Tam nie ma co szachować, tylko wchodzi i chodzi się w bitkę, nie? Odpalić. Czy co, takiej bitki możemy się spodziewać teraz pewnie? Wchodzę i odpalam wiatraki, nie? Łazarska zadyma. Łazarska zadyma, dokładnie. Dziękuję bardzo.